Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu z pamiętnika artylerzysty. Moi drodzy, jeśli ktoś z Was kojarzy i pamięta moją bitwę na, wydaje się, to było chyba M43 na stepach, tam pochwaliłem się, że zrobiłem swoją chyba najszybszą masterkę, bowiem oddając raptem 5 strzałów, z czego, a nie, przepraszam, 4 strzały, 4 były celne i po 4 padła mi M-ka. Tutaj ta bitwa będzie bardzo podobna, dlatego będzie również bardzo krótka. W dodatku, tak, bohaterem jest niszczyciel PL20 na lorce 50, 7-tierowa arta w losowaniu na 8-ki. I cóż, na razie zobaczcie, mija minuta bitwy, a niszczyciela wciąż w niej nie ma. Także na razie czekamy, nie będę przewijać, bo tak jak mówię, no jeśli tę bitwę przyspieszę, to po prostu praktycznie skondensuję ją do no, małego filmiku, bardzo krótkiego filmiku. Także czekamy razem z niszczycielem, kiedy on się wczyta. Mija już minuta 50, a jego wciąż nie ma. W sumie dla artylerii nie jest to jakiś wielki kłopot, no ale z drugiej strony, cóż, no, niech ta bitwa się w końcu zacznie, tak? Jest 0 do 1, a tutaj się nic nie dzieje. Półtorej minuty minęło i dalej nie ma niszczyciela, także czekam. Jest, dzień dobry, jest półtorej minuty po rozpoczęciu bitwy, jest niszczyciel, od razu szybko zaczął skupiać. Jest, zobaczcie, Sturer, Emil, Bank, celowanie, tak, także przystępujemy po półtorej minuty do prawdziwej bitwy. Skupienie na Emila, jest Emil, przełączenie na moda, bo on stoi za górką, także pocelowane dokładne skupienie do końca, poleciała pestka i bang, wchodzi za wszystko, dziękuję. Pierwszy strzał po obudzeniu, niszczyciel już ma pierwszy frag i 850 punktów uszkodzeń. Bach, obracamy kamerę, tutaj na górce nasi bronią, oni puszują, jest AMX CDC Pershing, AMX 1375 oraz T37, celowanie na AMX CDC to jest miękki czołg, on powinien wyjąć za wszystko. Uwaga, pestka, no, cofnie, a pojechał do przodu, poleciała pestka i bang, wchodzi 979, bardzo ładnie. Obrażenia tej pestki przy penetracji 950, więc weszło z penetracją i trochę więcej niż średnia, także już mamy 1800 punktów uszkodzeń w dwóch strzałach, jeden frag, także naprawdę bardzo ładnie. Jest, zobaczcie, ten Pershing, on się wycofuje, stara się uciekać, niszczyciel gdzieś tam celuje i teraz zobaczcie na tę sytuację, poleciała pestka i bang, wchodzi oczywiście w Pershinga, bardzo ładnie, tak jest oczywiście, mamy już 3 celne strzały, naprawdę bardzo ładnie, 2 do 1, 3 minuty bitwy, niszczyciel pyta how much, mając na myśli tutaj ile Pershing dostał, zobaczcie, teraz Pershing wyjeżdża na 158 punktach HP, także 1036 punktów uszkodzeń, czyli kolejny strzał z penetracją na blind w dodatku i naprawdę losowanie bardzo wysokie, 86 powyżej średnich, total blind. Co my tutaj jeszcze mamy? Dobrze, moi drodzy, przyspieszę tę bitwę, bowiem ona już się powoli kończy, mimo że z 3-2 strzałowa miksa nieudany, szkoda. 5 do 2, zobaczcie, próbuje celować niszczyciel w tego AMX-a, ale on właśnie w tym ginie. 6 do 2 się zrobiło, 2 shots, 2k damage, 3 shots, 3k damage. Teraz jeszcze jest ta WZ-ka, zobaczcie, ona stoi pod naprawdę bardzo dużym kątem, stoi za górką, na takim jeszcze pochyleniu, także widać mu tylko kawałek wieży, bardzo trudny strzał, bez moda praktycznie niemożliwe do trafienia. Skupił, poleciało i oczywiście wchodzi, tak jest, wchodzi w WZ-kę. 9 do 2, moi drodzy, przyspieszamy znowu, bo ta bitwa praktycznie już się skończyła. 10 do 2, jest WZ-ka trafiona, zaraz zobaczymy, za ile ona dostała, plus ile dostał ten Super Pershing oficjalnie, czy on tam napisał prawdę, ale wydaje mi się, że tak, bo nie pisałby takiej wartości po prostu, żeby skłamać. 12 do 2, szuka gdzieś tego strzału, gdzieś jeszcze szuka tego damage'u, bo oddał tylko 5 strzałów, z czego 4 trafił. 14 do 2, 15 do 2, przechodzimy do podsumowania. Moi drodzy, myślę, że jak bitwa była tak krótka, to nie będę przedłużać również podsumowania, także bardzo w skrócie, odznaka mistrzowska, as pancerny, duży kaliber, strzał w Super Pershinga, 1036, strzał w WZ-kę, 340, Sturer Emil za full oraz AMX CDC 979, uszkodzonych modułów sumarycznie 11 w 4 strzałach, podsumowanie,
3205 punktów uszkodzeń, 943 doświadczenia, drugi IS-6, 2190 i 1048, także on tu jeszcze dostał w sumie żadnych medali, ten też, a jakieś tam tylko odznaczenia. Co dalej? 5 strzałów oddanych, 4 celne, 3205 uszkodzeń, 4 trafienia, przejechane 50 metrów, także bardzo ładnie, 33 tysiące zarobku, na czysto wyszło 28 tysięcy, bez konta premium, z premką byłoby expa 1414, zaś kasa to byłaby 44378. Moi drodzy, tyle, chyba się zmieściłem w 5 minutach, także do następnego, cześć, a jak się podobało, zostaw łapkę w górę, także do następnego, cześć.